Unzureichendes Energiewendetempo in Deutschland, Nie tempo transformacji energetycznej w Niemczech, polnische Landwirte eskalieren ihre Proteste, Polskie Rolnice eskalują Proteste. Heute ist Freitag, der 8. März. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i kommentujemy prasę niemiecką, przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dziękuję Wam serdecznie za obecność na tym kanale oraz za Wasze subskrypcje. Wir leję los. Freitag 8. März internationaler Frauentag. Alles Gute, liebe, wszystkiego wszystkiego dobrego. z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, drogie panie. Heute wir fangen an mit dem Spiegel Sonderbericht zur Stromversorgung Bundesrechnungshof rückt unzureichendes Energiewendetempo Tempo Spiegel i sprawozdanie specjalne w sprawie dostaw energii elektrycznej w Niemczech Federalny Trybunał Obrachunkowy krytykuje niewystarczające tempo transformacji energetycznej W Niemczech nie chodzi tu uwaga o ekologię, ale chodzi o bezpieczeństwo państwa Die Bild Zeitung die bisherigen Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende sind ungenügend und Bergen gravierende Risiken für die energiepolitischen Ziele Jagdbücher. gazeta Bild, cytując tutaj prezesa Trybunału Obrachunkowego, środki podjęte do tej pory w celu realizacji transformacji energetycznej są niewystarczające, stanowią poważne zagrożenie dla celów polityki energetycznej w Niemczech. Interne dokumenty zur Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern zeigen, Manuela Schwesig ließ offenbar ein für sie politisch heikles rechts, Rechtsgutachten anpassen. Wewnętrzne dokumenty dotyczące fundacji klimatycznej w Mecklenburgii pomorzu przed nim pokazują, że pani Manuela Schwesig najwyraźniej z Zmieniła, czy sfabrykowała opinię prawną, która była dla niej zbyt drażliwa, mało pobłażliwa. Tam w Mecklenburgii Pomorzu przed nim cały czas trwają rzeczywiście jakieś dochodzenia też dziennikarskie na temat powiązania pani Szwedzi z Rosją i w ogóle całego tam rządu Mecklenburgii Pomorza przed niego i tak dalej. Także dzieje się. A propos hier, Rosja, słuchajcie. Der Grund ver, verzichtet vorerst auf eine Enteignung der Anteile des russischen Staatskonzerns Rosneft. Äh, warum? Äh, äh, es geht darum, dass äh, Rosneft beabsichtigt, in den nächsten Monaten äh, ihre Anteile zu veräußern. Äh, Rząd niemiecki, mit dem äh, PCK. jest to, iż Rosniew zamierza sprzedać akcje w dłuższym terminie, czyli swoje udziały, czyli Niemcy po prostu kupią to od Rosniewu. To dotyczy między innymi rafinerii PCK, czyli to może być też ważna wiadomość dla Polski. Cały czas trwają rozmowy, czy PCK ma być zaopatrywane przez port w Gdańsku. Dali by ocie, rentę, discussion, minister Habek, wyrentnia, medsztoja, für new jobs, gewinnen. Dyskusja o emerytach. Minister Habek chce pozyskać emerytów dzięki zachętom podatkowym do pracy w niepełnym wymiarze godzin. Także, <laughs> słuchajcie, tak szybko z tą emeryturą, rentą w Niemczech to nie będzie, także jeszcze musimy popracować wszyscy. Dann äh, vom Lohn bleibt nur noch die Hälfte. Abgabenbombe, schreibt die Bildzeitung. Zum Tschasem Gesetter Bild pisze o tym, że będziemy mieli Bombe Bombę podatkową. Wkrótce, so, będzie nam zostawała tylko połowa Pensi. Na koncie, dlaczego? Die Sozialabgaben werden in den kommenden Jahren explodieren. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen immer höhere Beiträge an, Renten, äh, an Rentenkassen, Krankenkassen, Pflegeversicherungen Arbeitsagentur überweisen. Składki na Ubezpieczenia Społeczne Ich w nadchodzących I pracownicy będą musieli coraz więcej odkładać, wiecie, fundusze emerytalne, kasy chorych, ubezpieczenia itd. Diawajlen, MCDF, by Markus Lanz, Ford gruny jugend Chefin: absenkung der Arbeitszeit auf 30 Stunden, dann später anschließlich auf ja, 20 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Tymczasem Zieloni, tutaj przewodnicząca Młodych Zielonych Gruny-Jugend w programie CDF Markus Lang powiedziała, że w, czy w ogóle wezwała do tego, aby skrócić godziny pracy do 30 godzin tygodniowo, później do 20 godzin tygodniowo, ale uwaga, z pełną rekompensatą e, płacową i teraz uwaga, jak ona to uzasadniła Ein Drittel der Jugend hat Depressionen, Corona hat uns die Jugend genommen. To junge Leute fragen sich wizji, i je leben finanzieren. No, słuchajcie, no i tak, tak mówi, że jedna trzecia młodych ludzi cierpi na depresję. Koronawirus zabrał nam młodość, mamy kryzys kosztów utrzymania, młodzi ludzie pytają się, zastanawiają się, jak finansować w ogóle swoje życie. Ja tak sobie myślę, czy można finansować swoje życie mniej pracując, nie wiem, jeżeli ktoś ma pomysł to dawać, będę pierwszy, który to e, wypróbuje. A propos grüne, jeszcze a propos zielonych, słuchajcie, Schleswig-Holstein und hier gibt ein Lack und Karosserie Centrum i ja, uh, die haben jetzt so ein, uh, eine info am eingang uh, ausgehängt da steht es unterstützer und wähler der grünen uh, werden in unserer werkstatt nicht mehr bedient also als kundeninformation prasa pisze tutaj o takim zakładzie lakierniczo blacharskim w mecklenburg pomoże przednim którzy zrobili takie taką wywieszkę informacji dla klientów z której to czytamy że już nie będziemy obsługiwać sympatyków i wyborców partii zielonych w naszym warsztacie nie wiem coraz więcej takich się pojawia, restauracje zaczęły z różnego rodzaju zakazami wejści dla polityków i sympatyków różnych ugrupowań. Także zobaczcie, dzieje się. A po, po auto, zostałem przy temacie samochodów. Prądny anschlag gegen Tesla Staatsanwaltschaft ermittelt wegen verfassungsfeindlicher Sabotage Tesla i tu prokuratura prowadzi teraz śledztwo w sprawie e, antykonstytucyjnego sabotażu czyli może się okazać, że tym tam ekstremistom z tym razem z lewej strony tak nie ujdzie to na e, nie ujdzie to na sucho tym razem słuchajcie tak Lufthansa Lufthansa feiert dritthöchsten Gewinn der Geschichte, währenddessen wird für 12,5 mehr Lohn gestreikt. Äh, Lufthansa 12,5 dritter so der Größe des Firma. w tym roku. No i jednocześnie strajki, które chcą strajkujący są 12,5% podwyżki e, płacy. Dann haben Lufthansa. Warum Lufthansa langsam aus Deutschland verabschiedet? Der Spiegel, Spiegel tymczasem pyta, pyta, dlaczego Lufthansa powoli wychodzi z Niemiec? Dlaczego mało lata z Niemiec pasażera z Oslo oder Budapest statt aus Bremen oder Leipzig? Czyli dlaczego lata z Budapesztu zamiast na przykład w Bremen? Dlaczego z Lipska, dlaczego nie latają z Lipska, a właśnie nie wiem, z Oslo i tak dalej? Po prostu drogo jest w Niemczech. Dochodzi do tutaj takiego szybkiego clue Gazeta Der Spiegel. Regierung warnt jetzt offiziell, morgen regnet es Weltraumschrott. Uważajcie na siebie, dzisiaj i jutro. Możliwy deszcz kosmicznych śmieci. Also, im tym Zeitraum, zwischen dem Mittag des 8. März und dem Mittag des 9. März. Können dann in die Erdatmosphäre eintreten und möglicherweise e, zersplittern? w oficjalnym komunikacie rządu niemieckiego. pomiędzy południem 8 marca a południem 9 marca jest spodziewane wejście większego obiektu kosmicznego w atmosferę ziemską, który to może się rozpaść. Także nie, nie wiem, ja dzisiaj w kasku wychodzę, nie wiem jak wy tu chodzi o to, oczywiście to jest e, temat, e, oczywiście poważny, to są części, czy, czy zużyły, mo, zużyte moduły baterii, które były na ISS i one muszą jakoś na tą ziemię wrócić. Dan, liebe Leutze, in drei Wochen soll die Cannabislegalisierung in Kraft treten in Bayern und Baden-Württemberg machen CSU und CDU jetzt mobil gegen das Gesetz. E, mobilizacja przeciwko tutaj wejściu w życie legalizacji marihuany, przede wszystkim w Bawarii i Brandenburgii, w tym Brandenburgi, sorry, Bawarii i badeni winterbergi CDU i CSU tutaj mobilizują przeciwko temu prawo. zobaczymy. Dann Corona Politik, das Spaltvirus vier Jahre, vor vier Jahren bereitete uh, uh, uns dann wirklich a te wirusy sięa wiele zorgen, eine Bilanz der gespaltenen Gesellschaft, der Spiegel powraca do koronawirusa, który to tak 4 lata temu na dobre się u nas zadomowił i podzielił nasze społeczeństwo jak nic innego wcześniej. Tutaj wraca do tego, der Spiegel pisze o wnioskach, pisze o tym co jakie tam błędy wówczas popełniono. No, ciekawe czasy to były.

Polnischen Landwirte eskalieren trotz Gesprächsangebots der Regierung ihren Protest befeuert von den nationalkonservativen Opposition hat auch Russland seine Finger im Spiel fragt Deutsche Welle Deutsche Welle Pisotto mimo propozycji Rosmu ze strony rządu polscy eskalieren eskalują protesty podsycane przez narodowo konserwatywną Opposition, czy Rosja ma w tym swój udział nie wiem skomentujcie Bauernproteste, Demonstranten bewerfen Polizisten mit Pyro und Steinen. Berliner Zeitung pisst, dass äh, Demonstranten den Polizisten mit Pyrotechnik und Kaminiami Und dann Bauern in Polen drohen äh, nach Zusammenstößen mit der Polizei, das ganze Land lahmzulegen. Der Standard pisst, dass Polsse Rolnicy grożą Paralysem całego Kraju in Postaciach Polizium. Także, je, je. Passt auf euch auf, uważajcie, na siebie. z jednej strony ze względu na ten Weltraumschrott, na te wszystkie śmieci, które mogą nam spaść na głowę z kosmosu, po pierwsze, z drugiej strony na śmieci, które w ogóle nas wszędzie atakują i to mówię też o śmieciach medialnych, na przykład ich wünsche euch, liebe Leute, einen guten Start in das wohlverdiente Wochenende, liebe Grüße, tschüss.